Dzień dobry wszystkim kaloszkom na fiordzie. Witam się z Wami dzisiaj w odcinku Umilaczy grudnia 2018 roku. Odcinek wychodzi dość późno z powodu trochę braku, trochę lenistwa do nagrywania, ale obudziłam się po nocce rano o godzinie 13 i stwierdziłam, że zrobię dziś piżamowy odcinek, żeby już nie tracić czasu na przygotowywanie przynajmniej siebie do odcinka, a po prostu przygotować odcinek. Mam ściągę w telefonie, oczywiście przygotowałam się, żeby nic mi nie umknęło. Dziś odcinek będzie dość krótki, ponieważ po tym odcinku ukażą się również umilacze z całego roku 2018, same perełki, więc czekajcie na nowe inspiracje. Zapraszam! Wspomniałam, umilaczy nie będzie dzisiaj zbyt dużo, także może przechodzimy od razu do rzeczy, smaków, zapachów, które towarzyszyły mi w miesiącu grudniu. Ja jeszcze się nie obudziłam, zrobiłam sobie kawę i ukradłam Julce kubeczek, który dostała w grudniu na święta. Jest z unicornem, wszyscy mają kubki z unicornem, a ja muszę ukraść od Julki i sprawdzić, czy naprawdę ta kawa w tych unicornach smakuje lepiej, i powiem Wam, że smakuje tak samo jak i w moim kubku. No ale nic, może kawa mnie trochę obudzi, a my zaczynamy od może zapachu. Jeżeli chodzi o zapach w grudniu, no to wydaje mi się, że tutaj bardzo często sięgałam po Sexy Ruby Michaela Korsa ze względu na to, że miałam dosyć sporo wyjść grudniowych, dosyć takich eleganckich, tu koncercik, tu julebur, tu jakieś spotkania wigilijkowe, więc tutaj wchodził w grę bardziej taki zapach, który nie udusiłby drugiego człowieka. Tak, mowa tutaj o Gucim Bloomie, jest dosyć duszący i był to Michael Kors Sexy Ruby. Jeżeli chodzi o zapach, to cały grudzień na vlogmasach widzieliście, że miałam słoik z zapachami, zresztą nadal go mam, i to były takie typowo świąteczne zapachy. Jeszcze troszkę mi zostało i powiem szczerze, że jeszcze troszkę ich używam, takich świątecznych, od czasu do czasu w kuchni. I tam zapalałam sobie kominek z zapachami świątecznymi. Jeżeli chodzi o woski Yankee Candle, to najbardziej przypadł mi zapach girlandy, zielonej girlandy, świątecznej girlandy. I to się chyba nazywało Christmas Girland. Coś mi się tak kojarzy, ale spróbuję znaleźć vloga z tym i wkleić Wam, jak wygląda ten wosk. A pozostałe zapachy to jest tylko jeden zapach, to jest ten zapach, i to jest zapach z drzewa sandałowego, który po prostu uwielbiam. I ta świeczka Wick, one się nazywają Wick, Woody Wick. Słuchajcie, ja dostałam je w listopadzie na urodziny i pierwsze moje zapalenie to w ogóle nie pachniała ta świeczka. Ja byłam wręcz zszokowana, jak taki produkt cenowo, naprawdę wydaje mi się, że to jest poziom Yankee Candle, jeżeli chodzi o cenę, więc nie jest to tani wosk typu Europrice czy Biedronka. No nie pachnie, troszkę byłam taka zawiedziona, dopiero później koleżanka podpowiedziała mi, że ta świeczka musi się wypalić minimum 3 godziny, żeby równomiernie się wypalała. I wiecie co, zapaliłam ją na dłużej i ona sobie tak stała i się paliła, i rzeczywiście tak się wypaliła, że zaczęła w końcu pachnieć, i pachnie przepięknie. Bardzo lubię zapach drzewa sandałowego i to jest chyba zapach roku dla mnie, bo używałam również wosków wcześniej i świecy z Hendemu, która trochę tak naprawdę dała ciała. Jeżeli chodzi o tą świecę, one przepięknie też skwierczą, skwierczą takim, no, drzewem jakby się paliło. Nie wiem, czy słychać to, ale spróbuję tak teraz się wyciszyć. Także jeżeli ktoś jest odporny na
na takie skwierczenie, no czy sprawia mu to przyjemność, no to te świece będą fajne i każda jedna tak skwierczy, bo już próbowałam następną wanilię z solą morską i też tak skwierczy i skwierczy przyjemnie, świetne na zimę, naprawdę, bo jeżeli się siedzi i czyta książkę, to po prostu z tyłu gdzieś tam słychać ten taki skwierk tego palenia, a to po prostu skwierczy nam knot ze świecy. Dobra, 4 minuty, powiedziałam, że będzie krótki odcinek, a już 4 minuty mi poszło na zapachu. Dobrze, dalej, jeżeli chodzi o umilacze, to mam smak. I cały calutki grudzień, praktycznie dzień w dzień, plus wyjazdu do Polski. Z Julką umilałyśmy sobie czas wieczornym glogiem. Glog to taki norweski świąteczny napój. Nie mam pojęcia, co jest w składzie. Kiedyś sprawdzałam, ale wiecie co, to jest po prostu cukier, woda, citron, syre, jakiś koncentrat, smidel. No po prostu ja nie wiem, dwie rzeczy to są takie dosyć chemiczne. Pachnie przepięknie, to jest naprawdę mega świąteczne. Wiem, że Norwegowie piją to również, dolewają do tego wódki i jest bardziej takie rozgrzewane. Ten napój pije się na gorąco, ja go piję bez alkoholu, piję normalnie, tylko zalewam gorącą wodą, odrobinę gorącej wody i dodaję do niego rodzynki i pokrojone orzeszki. Czasami w sklepach można kupić gotowy miks orzeszków właśnie i rodzynek. Ja robię sobie taki miks sama w domu i ten glog oryginalny smakuje mi najlepiej. Próbowałyśmy z Julią też taki ciemny jeden. On był chyba z jakimś humle ekstraktem, czyli humel to jest jakiś czmiel, z czymś czmielowym. O, był okropny, wylałyśmy całą butelkę. A ten oryginalny smakuje najlepiej, chyba około 20 koron kosztuje w Norwegii. I po prostu to jest czas na święta, to jest po prostu cały adwent smakowy w glogu. I drugim moim smakiem, to jest również smak świąteczny, to jest, słuchajcie, karp. Nasz polski hodowlany karp. Ja znam mnóstwo opinii o karpie, ludzie nie przepadają za karpiem, słyszę często, że a karp jest taki tłusty, taki słodki, a wiesz co, ta ryba tak naprawdę dobrze nie smakuje, ona po prostu smakuje mułem. Ludzie, jakbyście pomieszkali w Norwegii 5 lat i mi naprawdę nie zdarza się często wyjeżdżać na święta, to za tym karpiem po prostu się tęskni. Ja mega tęsknię za karpiem. Ja uwielbiam słodką rybę. Słuchajcie, po 5 latach w Norwegii ja jestem w stanie po prostu kupić gdzieś jakiegoś leszcza z mułu i po prostu go zjeść. Tak tęsknię za smakiem ryby z jeziora, bo ja nie mam tutaj dostępu do ryby z jeziora. Mamy jakieś małe jeziorka, te rybki są takie i to są jakieś takie orety, okonki. To nie jest smak polskiego okonia, to są po prostu małe takie oreciki, takie z gromady pstrągów czy łososiów, właśnie rybki i nawet szczerze mówiąc myślę, że one chyba mają trochę smaku słonego, słonej ryby. Ja już się po prostu przejadłam dorszem, ja już się przejadłam rybami morskimi, ja po prostu chciałabym zjeść śmierdzącego karpia czy śmierdzącego leszcza. Nie przeszkadza mi, że walą te ryby mułem i są z brudnej odry, naprawdę mam ochotę na rybę z jeziora, dobrą rybę z jeziora, ale nie jakiegoś szczupaka, nie jakiegoś suma, tylko po prostu leszcza lub karpia. I ten karp w grudniu, oh, to było po prostu coś cudownego, bo ja na Wigilię zjadłam chyba około 5 kawałków. Miałam w nosie resztę jedzenia, choć próbowałam wszystkiego po trochu, ale ten karp dla mnie jednak był najważniejszy. Lubię karpia pod każdym chyba postacią i to był mój taki grudniowy smak, smak, który no, za którym się tak naprawdę tęskni. Dobrze, smak i zapach za nami, przejdźmy dalej. Napiję się tylko trochę kawy i przejdziemy dalej. A dalej mamy muzykę i jeżeli chodzi o muzykę, to mogę być nudna, ale tu polecę po bandzie i po prostu powiem, że wszystkie świąteczne kawałki, bo cały grudzień praktycznie słuchałam sobie świątecznych kawałeczków, nie słuchałam praktycznie niczego innego oprócz Dawida Podsiadły w samochodzie. Tak wygląda mniej więcej
nagłówek tego słuchowiska, nie wiem, albumu Julen Arhar. I tak sobie włączałam tą playlistę i w pracy, i gdzieś tutaj właśnie w domu, i radio. W radiu też mieliśmy nastawione na świąteczne radio, więc były to po prostu różne świąteczne kawałki. Oczywiście nie zabrakło tego kawałka, bo on jest po prostu obowiązkowy. I mowa tutaj o Mariah Carey i All I Want For Christmas Is You. To lecimy dalej i dalej będzie film. I słuchajcie, jeżeli chodzi o filmy, to mam tylko dwie propozycje. Pierwsza propozycja to jest film świąteczny i wspominałam o nim w którymś vlogmasie, mimo tego, że obejrzyłyśmy z Julią naprawdę mnóstwo i obowiązkowo Wigilię Kevina samego w domu. To film, który bardzo świąteczny lubię i oglądałam go po raz drugi, to jest film Święta Last Minute. Święta Last Minute jest to film, który opowiada o małżeństwie, którego córka jest na studiach, wyjechała za granicę na studia czy do innego stanu i oni postanowili, że skoro ona nie wraca do domu na święta, to oni tych świąt Bożego Narodzenia nie będą robić, zaoszczędzą trochę kasy lub wydadzą te same pieniądze i wykupili sobie wycieczkę za granicę. Ponieważ mieszkali w małym miasteczku i w dzielnicy, która miała bzika na punkcie świąt, było to trochę utrudnione, ponieważ sąsiedzi, gdy dowiedzieli się, że oni nie robią świąt, no postanowili im w tym trochę pomóc i nasyłali na nich kolędników, harcerzy sprzedających choinki, no po prostu rzucali im tak zwane kłody pod nogi, żeby tylko ich obudzić, żeby wyciągnęli świątecznego bałwana na dzielnicę. I to było naprawdę bardzo zabawne, bardzo fantastyczna komedia. Ja bardzo polecam, bo naprawdę jest rewelacyjna. Za każdym razem, a oglądałam już dwa razy, śmieję się i jest bardzo, bardzo przyjemna do oglądania i taka dosyć rodzinna, bardzo fajne perpetie. Także ja polecam Święta Last Minute, a drugim filmem to jest klasyk filmowy puszczony w Wigilię zaraz po Kevinie samego w domu i obejrzałam tego klasyka razem z Julką i to był Top Gun. Otóż od pewnego czasu próbuję Julce pokazać takie typowe klasyki. Julia już skończyła 12 lat, zaraz będzie 13-latką, więc uważam, że to może zacząć już oglądać takie romantyczne komedie. I zaczęłyśmy chyba od Pretty Woman, oglądałyśmy też już Dirty Dancing, oglądałyśmy już jakąś Mamma Mia, mamy za sobą, nie, oglądałyśmy jeszcze Uwierz w Ducha, więc czeka nas jeszcze jeden taki klasyk i obejrzałyśmy już Top Guna, właśnie w Wigilii oglądałyśmy Top Guna, także Tom Cruise i jego przepiękne królicze ząbki w filmie. No fajnie wrócić do klasyków. Także ja polecam od czasu do czasu przypomnieć sobie takie filmy, może trochę z lat młodości. Mój mąż ogląda wiecznie krwawy sport, a razem lubimy oglądać Bodyguarda, więc czasami jak te filmy pojawiają się w telewizji, no to o, oglądamy. Mimo tego, że ten film oglądał się już 10 razy, to i tak te stare klasyki takie, no wiecie, poduszkowce, jak to mówią, są naprawdę od czasu do czasu fajne i ja polecam sobie od czasu do czasu zapodać taki umilacz. Więc dobrze, zwłaszcza zimowym okresem, gdzie tego czasu jest po prostu więcej. Ja nie oglądam żadnych seriali na Netflixie, bo po prostu nie mam na to czasu. Naprawdę przymierzam się do Netflixa i do jakiejś mega fajnej serii, aż wstyd się przyznać, ale nawet Gry o Tron nie oglądałam. Może w tym roku, może będzie to moje nowe postanowienie noworoczne. Jedno z wielu oczywiście. Dobrze, żebym dalej nie przedłużała, lecimy moi drodzy i teraz mamy podcast. Podcast niezmiennie Tu Okuniewska, ona miała rewelacyjne odcinki również i w grudniu bardzo mi się podobały. Lubię ją, ona mnie wkurza, ale ją lubię słuchać, nie jest głupia, trochę sprzeczna ze mną. Bardzo fajne odcinki, takie wypluwanie trochę naszych czasów, bym powiedziała, tych zwariowanych czasów Instagrama i tak dalej.
Dobrze, i to by było tu o Koniewska z piwniczki z Reykjaviku. Oczywiście gdzieś się pojawi, jak ten podcast wygląda, żeby łatwiej było go znaleźć. Ja mam go na Podcast Go. Przypominam, że Podcast Go jest darmową aplikacją i nie płaci się zupełnie za podcasty. Od czasu do czasu wyskakują reklamy. Dobrze, dalej mam kanał na YouTubie i słuchajcie, z kanałami na YouTubie to było naprawdę mega ciężkie, żeby coś ogarnąć. Ja oglądałam YouTube chyba wszędzie, nawet na toalecie, podczas każdej przerwy, ze względu na to, że sama jak robiłam te vlogmasy, to no nie do końca mi to na dobre wyszło, bo tak naprawdę było to bardzo przyjemne, ale i naprawdę byłam zadziwiona, że dałam radę z vlogmasami czasowo. Ale powiem tak, że jeżeli chodzi o vlogmasy innych, to nadrabiałam gdzie się tylko da i po prostu nocki miałam pozarywane przez to, bo ja YouTube bardzo lubiłam oglądać w okresie właśnie grudnia, jak ktoś wypuszczał te vlogmasy i te vlogmasy naprawdę uprzyjemniły mi czas grudniowy i adwentowy, dopóki sama nie zaczęłam ich nagrywać i nie zobaczyłam, jak to wygląda właśnie od tamtej strony. I powiem szczerze, że chyba w przyszłym roku zdecyduję się na vlogmasy łączone właśnie z kilku dni, ze względu na to, że ja naprawdę dosyć sporo straciłam przez to, że sama kręciłam swoje vlogmasy. Dziewczyny z Love, Great and Shoes, bo ten kanał właśnie tym razem będę w grudniu polecać, właśnie miały taki system vlogmasów, że sklejały ten vlogmas chyba 1-5 dni, czyli tak 4-dniowe lub 5-dniowe. I tutaj moje polecenie kanału na YouTubie to jest właśnie tym razem Love, Great and Shoes. Kanał chyba już istnieje 6 lat, ale tak naprawdę dopiero w zeszłym roku wybił się na taką dosyć popularną stronę życia YouTube'a. Dziewczyny ten kanał prowadzą, to są przyjaciółki i one prowadzą kanał taki trochę modowy, trochę właśnie kosmetyczny. Mają też takie zwykłe vlogi, które chyba najbardziej lubię. Mają dużo holi zakupowych, mają dużo mierzymy, zestawi na jakieś sylwestrowe wyjścia, coś tam, mają trochę o biżuterii. Bardzo fajny kanał, ale co w nich lubię, to to, jak one się rozwinęły. Jeżeli ktoś się zainteresuje i po prostu wejdzie w ten kanał i sprawdzi sobie filmiki, jak one zaczynały, a jak one teraz wyglądają, to po prostu montaż i sposób prowadzenia tych vlogów jest no fenomenalny. Jest po prostu tak czysto, tak typowo instagramowo, tak ładnie, te obrazki są naprawdę u nich przepiękne. Ja tam widzę chyba trochę bardziej, może Kasia z tego kanału działa bardziej tak pedantycznie, ale ja tam nie widziałam, żeby firanka źle leżała na vlogu. Czy po prostu wszystkie te produkty, które one przedstawiają, omawiają, te kosmetyki, ta biżuteria, te zestawy ubraniowe po prostu wyglądają bardzo, bardzo ładnie, bardzo schludnie, bardzo tak czysto i no i po prostu te odcinki są robione typowo tak, powiedziałabym, że trochę instagramowo, że właśnie tam nie ma miejsca na błąd, tam jest po prostu idealnie i dlatego ten kanał lubię. Chyba nie do końca lubię takie właśnie obrazki instagramowe, że jest wszystko tak pięknie i ładnie zawsze, ale lubię je za to, ile one po prostu pracy w to wkładają, ile one w pracy wkładają również w detal. No montaż jest przepiękny, ale z tego co wiem, to właśnie Katarzyny chyba chłopak Marcin trochę tam macza palce w montaż i naprawdę jest to bardzo przyjemny kanał na YouTube. Love, Great and Shoes, LGS w skrócie. Bardzo fajne. Fajne też vlogi wyjazdowe Katarzyny, bardzo je lubię. W styczniu pojawi się nowy kanał również na YouTube, który Wam zaproponuję. Już nie mogę się doczekać, bo kanał nie jest dość popularny, a jest po prostu super. I jest to kanał podróżniczy, ale to już w styczniu. Dopiero zaczęłam go oglądać, muszę wszystkie odcinki oczywiście nadrobić. Na szczęście nie jest ich za dużo. Dobrze, kanał na YouTubie. I ostatnia rzecz to jest książka, słuchajcie. Książka to jest prezent pod choinkę, czyli to jest taka trochę świeżynka i jest to książka o matko i córko. Mówiłam o niej w prezentach świątecznych i w książkach, które przywiozłam z Polski. Zostało mi dosłownie, słuchajcie,
Może tyle. Także niedużo, to jest dosłownie 15 minut czytania, ale nie zdążyłam już przeczytać do końca, ale ze względu na to, że już sporo mam za sobą, mogę coś o tej książce powiedzieć. Nie polecam tej książki dla wszystkich, bo myślę, że nie każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Myślę, że to jest taka książka typowo stricte dla matek i córek, dla przyszłych może matek też, owszem, bo książka opisuje tutaj relacje ze strony matki i ze strony córki, uczucia ze strony matki i ze strony córki. Bardzo fajna książka, o dziwo. Kanał na YouTubie nazywa się identycznie O Matko i Córko. Jest to duet mamy i córki. Właściwie to chyba... chyba Paulina była pod koniec szkoły podstawowej, chyba jak zaczęły nagrywać ten kanał, nagrywać na YouTube. Kanał bardzo szybko się rozwinął. Nie mam pojęcia dlaczego, ale w fenomenalnym tempie kanał po prostu zyskał subskrybentów. Jest tu też rozdział poświęcony, jak one do tego doszły, jak wpadły na pomysł nagrywania. Wiecie co, no to trzeba przeczytać, żeby... Może by wiedzieć. Ja myślałam, że one mają trochę takie sielskie życie, sielskie relacje. Wiecie, ja też mam jedynaczkę i też mam z nią sielskie życie. Piękna książka, piękne wyznania, których nie było na kanale na YouTubie. Również ze strony Pauliny i ze strony mamy Pauliny. Bardzo ładna książka. I bardzo tak ich szanuję za to, że zdecydowały się o tym wszystkim opowiedzieć, bo ja naprawdę myślałam, że to taka sielanka była w ich rodzinie, bo YouTube tego naprawdę nie pokazywał, tego co pokazała ta książka. Zachęcam jako taką weekendową lekturę, książkę bardzo lekko i bardzo szybko się czyta, książka ma formę takiego wywiadu. Jest narzucony jakiś temat i Paulina z mamą nawzajem się wypowiadają na dany temat wychowania, relacji, kanału na YouTubie, spostrzeżeń i ogólnie życia. Bardzo fajna życiowa książka, na pewno Julia też ją przeczyta. Słuchajcie, mam tu jeszcze u siebie na stoliku jeden produkt. Znalazł się w umilaczu, dostałam go dopiero pod koniec grudnia. Od koleżanki w prezencie i jest to na pewno produkt robiony przez dzieci, albo dzieci tłumaczały palce, bo widzę, że jest podpisany przez chyba córkę koleżanki i jest to mega skoncentrowany, wydaje mi się, wosk pszczeli, może z domieszkiem kwiatków, takich nagietków polskich czy coś takiego. I dlaczego ja go wciągnęłam w umilacze? A dlatego, że po prostu całą zimę używam różnych balsamów do ust i mówcie co chcecie, ale ten właśnie wosk leczy moje usta i bardzo fajnie, też przyjemnie pachnie. Chciałam go puścić już teraz ze względu na to, że jest jeszcze zima i pomyślałam, że po prostu chcielibyście spróbować może albo szukacie balsamu, który naprawdę pomoże ukoić wasze usta. Zima jest naprawdę bardzo trudnym okresem, jeżeli chodzi o usta, bynajmniej w moim przypadku zawsze się męczyłam zimą, jeżeli chodzi o spierzchnięte usta. To jest taki wosk, ja go mam akurat w takiej dobrze zbitej konsystencji. Wcześniej dostałam od Julki bardziej rzadki z kwiatkami i on naprawdę robi cuda na ustach, bo on potrafi w 2 dni bardzo ładnie zagoić usta. I to by było chyba na tyle. Dobrze, moi drodzy, ja uciekam dopić do końca kawę, ogarnąć się i może nagrać jeszcze jeden film dzisiaj, zanim moja rodzinka wróci już do domu. Więc korzystam z chwili spokoju w domu i rozkoszuję się kawą. A was zapraszam już na kolejnego vloga. Myślę, że niebawem. Nie zapomnijcie subskrybować mojego kanału, będzie mi naprawdę miło, jeżeli wciśniecie ten czerwony guziczek subskrybuj, obok dzwoneczek, jeżeli chcecie dostawać powiadomienia o nowych moich twórczych filmach. Do zobaczenia już w kolejnym vlogu. Pozdrawiam was serdecznie i trzymajcie się ciepło już w ten styczniowy czas.